13 rok 1200, 4000 euro, 13 rok 1200 benzyna, klapa wgięta w ten sposób, zderzak dostał strzał, ale ma przebieg niecałe 100 tysięcy kilometrów. Niecała stówka przebiegu. Nowej lampie z przodu. Jak widać, damski albo od młodego geja. Trudno właśnie wywnioskować. Cóż tej niebieskiej brakowało? Cóż tej niebieskiej w nowej lampie brakowało? Chodźmy tam, przecież fajne auto, kurde. Co, dzisiaj jestem z gościem, który przyjął na wycieczkę. Przemistrz! Mówiłem już cenę? Nie mówiłem. I wam nie powiem właśnie. 4000 euro. 13 rok. 1200 benzyna poniżej stówki. Jak mam tam iść nic nie oglądać, to nie wracam. W nowej lampie. Macamy w nowym halogenie. 1.6 benz. Pakiet dopiero co przywieźli, atakują ze szmatkami. Siedzonko grzane, kierownica wielofunkcja w skórze. Siedzenie przygrzane, klima manualna. O, parktronik z tyłu. Bardzo fajnie. Co pan myśli? Ile oni chcą za nie wpuścić? 3300. Dobrze chcą. Biorąc pod uwagę, że ładny kolor, ładne kółko, opona lato grubaśna, tarcza przystojna. Gdzie ten klocek jest, kuźwa? Tu parksonika nie ma, nowy halogen. Biorąc pod uwagę, że to wczoraj kupili, dzisiaj dopiero tu przywieźli i ratają na szmacie. No nie dacie wiary, wszystkie sprzedane. Zgadnijcie, gdzie, do jakiego kraju? No oczywiście nie jest to Bukareszt. Myślałeś kiedyś nad Wectrą w tej budzie? Sedanie nie. 150-konny, 2-litrowym diesel, że to jest ten diesel, albo 1.8 benzyna? Pomimo tych drzwi. Jakie to jest zarąbiste auto? Jakie to jest zarąbiste auto? Nie kosztuje dużo kasy? To jest 2.2 niestety. Wyższa akcyza. Ale towar jest fajny. Zapytam się kogoś, ile kosztuje. Zobacz narożnik, gdy masz młode oko. 6, 8? Szósty albo siódmy rok. Obroty są na ile tysięcy? Na 8. Pod niskiej. Na 8, no. Czyli benzyna. Zapytam, o co to w ogóle się roz. A takie Twingo dla pana szanownego? Twingo dla pana szanownego, zaraz zapytam się, co stoi Twingo. Ile było tam to Evo wcześniej, pamiętasz? Proszę? Po ile tam to Evo było wcześniej? Tu mamy z gazem punkt Evo, 11 rok. Silnik nie pamiętam, 1.4, mówię, czy 1.6, 1.4. Trzymaj, białasa. Gaz LPG. 11. Serwis świeżo kupiony, serwis Godo. Satel ma wszystko w serwisie, wszystkie kwity. Teczka ministra. Gdzieś masz guzik z tego gazu?
Przełączony? Przełącznik? Gdzieś tam koło świateł, gdzieś pod spodem. Gdzieś powinien być w tajnym miejscu. Wszystkie Tesle po to się ściąga później, niby lakieruje te jajcerze, rumuński lakiernik. Te punta zawsze były ładne. Punta zawsze były ładne. Ojejku, jejku. Ta kropka zawsze punto jest takie intrygujące. To jest tak kosił. Przed momentem wykonałem sobie drugie zdjęcie z widzem. Pozdrawiam widza sympatycznego, który śledzi wraz, jak się okazuje, z małżonką. Coś mi go tak dusi. Może gazu nie ma, a jest na gazie. Nie, na benzynie chodzi. Nie przełoży się na gaz. To jest szarpie nim faktycznie. Ostrośnie. Zostawić. Lecimy dalej. Uważam, że na gazie już swoje przejeździł. Może kazę tam do tej budki odnieść panom klucz. Brawo, brawo. O czarnego nie pytamy? Którego? Tego. A nie, to diesel, tak? Dobrze pamiętam? Diesel 2 litry. Chłopcy taczkami jedą, czyli jedą a klasą w AMG na usztywnieniu i lekko podskakują. To nie jest bryka na dziury, hopy. Jedenasty rok. 1.4 motorze za 2200 euro mamy. Ma tam jakieś drobiazgi prototypu pniotek. Ale motor 1.4. I co, i nic? I nic? 11 rok też nie. No. To, nie, nie jestem przekonany. To chyba szkoda gdziekolwiek jechać z tobą. Kurde. Może proba? Astra paka ładna. Na kołpaczku. W atramencie. Ajajajajajaj. Fiacik pince. Czy taki fiacik będzie? Chwileczkę. Jest tu ktoś w tym tak zwanym biurze? A tu gęsto jest, proszę państwa. Tu jest śmiesznie. Fotel z dziurą przeta... Co tu się odpierdziela? Takie szachownice. Nie jechały, a jak je było, to inny raz. Przepraszam. Chodźmy, chodźmy. Na pewno coś kupimy. No.